strony Szapi. Witam Was serdecznie, panowie, na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was poradnik, który naprawdę chciałam zrobić od mega dawna, ale nigdy nie miałam jakoś czasu ani okazji i zebrałam się dopiero teraz. Swego czasu, kiedy wychodził serial Gra o Tron, byłam naprawdę absolutną fanką tej serii. Słuchajcie, każdy sezon, parę razy. No może oprócz tego ostatniego, bo wszyscy wiemy, jak to się skończyło i jak można było skrzywdzić te postacie i moje biedne smoczki. Moje smoczki, to naprawdę szkoda gadać, więc może o tym nie mówimy, ale całe uniwersum, wszystkie postacie i ta historia ogólnie, no naprawdę świetna sprawa. Jedną z moich ukochanych postaci była Melisandre, czyli Czerwona Kapłanka. I to była bardzo, bardzo ciekawa postać kobieca. Uważam, że była taka jedna z lepszych, jeżeli chodzi o cały serial. I tak bardzo polubiłam tą postać, polubiłam jej design, polubiłam to, jak właśnie się zachowuje i jak ta aktorka w ogóle odgrywa tą postać, że uznałam, że chcę zrobić jej cosplay. Na potrzeby tej stylizacji wykonałam jej charakterystyczny naszyjnik, czyli taki ciężki, mosiężny naszyjnik z rubinem na środku. I uznałam, że Ci Wam pokażę właśnie, jak się go robi. Ten naszyjnik to naprawdę bardzo prosty i przyjemny projekt, do którego nie potrzebujecie za dużo narzędzi czy materiału. Oczywiście możecie go modyfikować, ale ja osobiście użyłam samych skrawków worbli, troszkę drutu, troszkę starszych gemów, także wszystko, co już miałam w domu i w jakiś sposób mogłam wykorzystać do mojego naszyjnika. Pokażę Wam teraz, jak się go wykonuje. Zapraszam! Wszystko zaczyna się od wykroju. Mój wykrój na ogniwko ma około 6x3 cm. Po pierwsze, co należy zrobić, to przenieść go na jakiś twardszy materiał. W moim przypadku były na przykład skrawki starszej worbli. Wydaje mi się również, że tworzywa typu PCV, grubszy karton, czy nawet jakaś pianka dadzą radę. Odrysowujemy nasz szablon dokładnie jakimś długopisem czy markerem 8 razy. Oczywiście, jeżeli macie szerszą szyję niż ja, to możecie zrobić więcej ogniwek, ale dla mnie 8 było w sam raz. Kolejny krok to wycięcie ich wszystkich ostrymi nożyczkami. Proszę, nie pytajcie, dlaczego używam akurat nożyczek fryzjerskich. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu wylądowały w mojej szufladzie. I teraz tnę nimi wszystko. I są wygodne. I tak, no. Natomiast do wycięcia wewnętrznych części ogniwek naszyjnika używam nożyczek do paznokci, ponieważ są po prostu o wiele mniejsze i bardziej poręczne. Do kolejnego kroku będziemy potrzebować troszkę giętkiego drutu. Osobiście używam takiego drutu, który kupuję na dziale ogrodniczym, w jakiejś Castoramie czy Obi. Jest on naprawdę bardzo giętki i dość wytrzymały. Drut będzie stelażem naszego naszyjnika. Odmierzam około 50 cm i obcinam. Z uwagi na to, że drut będzie dość mocno powygnany, aby właśnie stworzyć formę naszyjnika, weźcie o wiele więcej centymetrów niż macie w obwodzie szyi. Worbla jest jednym z tych materiałów, gdzie naprawdę nic się nie marnuje i ja również postaram się tutaj wykorzystać wszystkie moje ścinki. Użyję ich do mocowania moich ogniwek na drucie, ale najpierw muszę je podgrzać. Zrobiłam już parę filmów o worbli, więc nie będę się teraz rozgadywać, ale na górze macie kartę, jeżeli chcecie te filmiki oglądnąć i troszkę się nauczyć o tym materiale. Moją bazę z drutu zginam w literkę V w połowie jej długości. Następnie rozgrzane ścinki worbli roluję wokół drutu i na nich będę mocować moje ogniwka. Bardzo istotne jest, żeby pierwsze zgięcie drutu było zgięte do wewnętrznej części ogniwka. Pomysł jest taki, żeby tak zgięty drut był świetną bazą pod nasz rubin na końcu. Worbla jest tworzywem termoplastycznym, co oznacza, że można formować je pod wpływem ciepła. Jej kolejną super cechą jest to, że właśnie rozgrzana klei się sama do siebie. W ten sposób mogę właśnie ogrzać ścinki, które zostały nam po wycięciu ogniwek i użyć ich do mocowania ich na drucie. Podgrzewam je, mocuję na drucie i do nich właśnie przymocowuję ogniwka. Wygięcie drutu w takie małe ząbki pomoże nam zamocować ogniwka naszyjnika bez widocznych łączeń. Po prostu schowają się one za kształtem ogniwka. To dość nudna i precyzyjna robota, dlatego polecam włączyć sobie coś w tle. Ja na przykład w tym czasie oglądałam Drag Race, co oznacza, że możemy wprowadzić jednostkę tworzenia kostiumu jako jeden Drag Race, czyli jedna królowa, która odpadła. Możemy to pomnożyć przez ilość ogniwek, które użyłam, podzielić przez długość drutu i wychodzi nam godzina. To była godzina, jaką wykorzystałam, żeby ten kostium stworzyć. Dziękuję, dobranoc, polecam się, nie dziękujcie. Matmas Czapi, zawsze spoko. Nasz naszyjnik możemy zakończyć jednym ogniwkiem przeciętym przez pół. Taką połówkę możemy zamocować na ostatnich drucikach wystających właśnie z bazy.
Docięłam je tylko troszeczkę obcinaczem, tak żeby nie wystawały poza ogniwko. Tak skończoną bazę naszyjnika musimy nieco obrobić. Naszyjnik w serialu ma taką dość chropowatą i organiczną fakturę, którą nasza warbla nie posiada. Aby ją uzyskać, możemy użyć nieco kleju Wicol. Zazwyczaj, kiedy cosplayerzy kładą Wicol na piankę, to zależy im na gładkości powierzchni, a my chcemy chropowatość. Do tego celu użyjcie pędzelka lub palca i wklepujcie Wicol zamiast go rozsmarowywać. A gdy klej wyschnie, powinien zostawić taką bardzo chropowatą powierzchnię uderzanego metalu. Nie zapomnijcie nanieść ją również na wnętrze naszyjnika. W serialu każde ogniwko było mocowane takim malutkim nitem i to również postaramy się odtworzyć. Do tego celu użyję moich ulubionych puperek dekoracyjnych, które świetnie udają gwoździe w cosplayu. Najpierw zdrapałam je z samoprzylepnej folijki i rozłożyłam sobie na macie. Kolejno zrobiłam malutkie kropelki superglue i do nich przymocowywałam moje półperełki. Takie nity totalnie dodały realizmu mojemu naszyjnikowi. Czas na szybkie malowanko. Pamiętajcie, żeby zawsze sprayować pomieszczenie, które jest albo wentylowane, albo na przykład na balkonie, czy gdzieś na zewnątrz. Nie wdychajcie sprayów, to nie jest fajne. Najpierw nałożyłam bazową czarną farbę, a następnie dodałam nieco złota. Ale tu malowanie się nie kończy, bo czas na farby akrylowe i pędzelek. W tym projekcie akurat nie zależy nam na tym, żeby farby były jakoś szczególnie ładnie położone, więc możecie używać jakichś starszych pędzli lub na przykład z gorszym, bardziej zniszczonym włosiem. Będzie nam zależeć na tym, żeby uzyskać taką bardziej zniszczoną, starą fakturę miedzi. Do tego efektu możecie użyć mieszanki brązów, czerni, metalicznych, miedzianych i złotych farb. Nakładajcie kolory kolejno od tej ciemniejszej do jaśniejszej barwy. W moim przypadku był to czarny, potem troszkę brązowego, miedź i złoto. Palec i chusteczka będzie Waszym przyjacielem w tym projekcie, ponieważ farby trzeba lekko wklepać i rozmyć. Na koniec precyzyjnym pędzelkiem z cienkim włosiem możemy uwydatnić nasze nity. Wzięłam najjaśniejszy kolor złota, jaki miałam w moim pudełku z farbami, właśnie po to, żeby uwydatnić ten detal, jakim są nity i gwoździe. Ostatnim elementem naszego projektu będzie kamień, w którym zaklęta jest moc Melisandre. Kamień ten na rewce jest dość mocno organiczny, nieoszlifowany, dosłownie jakbyśmy wyciągnęli go z rudy. I tu mamy dwa rozwiązania. Moglibyśmy na przykład zrobić formę z silikonu i następnie odlać taki kamyczek z żywicy lub użyć kamyczka, którego już po prostu miałam gdzieś w domu i następnie go nieco zeszlifować. Jak widzicie, wybrałam drugą opcję. Użyłam mojego wiernego Dremela z końcówką ścierającą, po to, żeby właśnie ukształtować mój kamyk. Szlifowanie żywicy straszliwie pyli, także koniecznie róbcie to na zewnątrz, gdzieś na balkonie i w maseczce. Po wyczyszczeniu naszego rubinu z pyłu możemy podkleić go na przykład folią aluminiową, która bardzo uwydatni jego kolor. Podklejanie aluminium to jest z moich ulubionych trików, żeby właśnie wyciągnąć kolor i blask każdego gema. Kamyczek wycinamy, a następnie traktujemy go lakierem do paznokci w kolorze bezbarwnym, żeby właśnie wygładzić tą powierzchnię i jeszcze bardziej wyciągnąć jego kolor i blask. No, różnica jest dość spora. Czas przyłożyć nasz rubin do naszyjnika, przymierzyć gdzie chcemy, żeby leżał, a na końcu możemy przykleić go na przykład klejem na ciepło. I gotowe! Taki naszyjnik można już założyć. Dzięki bazie z drutu możemy dopasować go do każdego rozmiaru czy kształtu szyi. Taki prop bardzo fajnie dopełnia cały mój cosplay. Pamiętacie jeszcze Gry o Tron? Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzach, kto był Waszą ukochaną postacią. Dla mnie to chyba była Melisandre i Tyrion. Thank you.
Dzięki serdeczne za oglądanie. Jak mogliście zobaczyć, to wcale nie jest trudny projekt. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a moje wskazówki będą przydatne przy tworzeniu Waszych własnych naszyjników. Jeżeli macie jakieś życzenia albo propozycje do tego, co mogę wykonać na tym kanale, dajcie mi znać w komentarzach, ja to wszystko przeglądnę i może coś mi wpadnie w oko. Pamiętajcie, że z tej strony będzie więcej moich filmików, poradniki, tutoriale, vlogi i wszystko cosplayowe. Z tej strony będzie moja subskrypcja, a tu będzie Patronite. I to na tyle ode mnie, kochani. Dzięki serdeczne za oglądanie. A teraz wybaczcie, czas na moją kurację antyzmarszczkową poprzez oto naszyjnik Melisandre. Więc o, już się czuję młodziej. Więc pa, do zobaczenia, buźka!